Ja akurat miałam, no, to szczęście może, że mam PESEL odpowiedni i w czasie, kiedy inni walczyli, kiedy wykazali się odwagą, kiedy byli internowani, kiedy przeżywali zarówno oni, jak i ich rodziny trudne chwile, ja również byłam urzędnikiem i również ocierałam się o te problemy. Również miałam bardzo dużo strachu, ponieważ jako młoda mężatka mąż został na kopalni, tak, strajkował i temat przeżywałam też na swój sposób. Jestem przekonana i byłam zawsze, że tym ludziom, którzy dla nas walczyli i dla przyszłych pokoleń, należy się chociaż honorowo, ponieważ to nie są wielkie pieniądze, to nie jest wielka ulga, to jest gest, to jest okazanie tego, co powinni otrzymać już dużo, dużo wcześniej. I tutaj wielkie podziękowania dla Zarządu Województwa Śląskiego, jak i dla Zarządu Kolei Śląskich.